całej Radzie, wszystkim przewodniczącym poszczególnych komisji za bardzo dobrą współpracę podczas szóstej kadencji, za wyrozumiałość, zrozumienie, ale przede wszystkim za to, że wspólnie potrafiliśmy działać, zjednoczyć się, czasami nawet w trudnych kwestiach, które były wątpliwe co dla niektórych, ale w wielu przypadkach właśnie, a właściwie we wszystkich przypadkach mogę powiedzieć, zawsze żeśmy dochodzili do porozumienia i do realizacji tego, co było zamierzone. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj również panu burmistrzowi Piotrowi Psikusowi. Również dziękuję za tą współpracę przez te dwa lata. Również tutaj na ręce pani Marii proszę przekazać również Rafałowi podziękowania za dwa lata tej współpracy, bo myślę, że dzięki właśnie moich zastępców zaangażowaniu to wsparcie było dla mnie i mogliśmy wspólnie wiele osiągnąć. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, naczelnikom wydziałów, jak również inspektorom, podinspektorom, jak również pracownikom nieadministracyjnym. Dziękuję bardzo dyrektorom placówek oświatowych i jednostek samorządowych, innych jednostek samorządowych z terenu naszej gminy za to, że mogliśmy wspólnie działać, mogliśmy tak wiele osiągnąć. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom. No tutaj dzisiaj widzę, że akurat mniejszości są, ale to też wiem, że obowiązki czasami nie pozwalają. Bardzo dziękuję sołtysom, chociaż będzie jeszcze okazja sołtysom podziękować, dlatego że jeszcze to spotkanie z sołtysami w przyszłym tygodniu jest zaplanowane. Także bardzo serdecznie dziękuję również sołtysom za współpracę. Dziękuję powiatowi, tutaj pan Jerzy jest z nami do końca. Panie Jerzy, również dziękuję za to wsparcie i za tą współpracę, bo myślę, że mamy czym się poszczycić w ramach tej współpracy dwóch samorządów lokalnych, powiatowego i miejskiego. Dziękuję bardzo również mediom naszym lokalnym, które no różnie to bywało między nami, ale myślę, że najważniejszy był ten przekaz społeczny, że mieszkańcy z relacji państwa mogli dowiedzieć się to, co w gminie się dzieje. Każdy ma prawo oceniać według siebie, czy pewne rzeczy były dobre, czy złe, czy dobrze się działo, czy źle się działo, ale myślę, że ten przekaz najistotniejszy był i najważniejszy. I dziękuję również ośrodkowi profilaktycznemu, panu kierownikowi, który również z nami jest i który również swoją działalnością przyczynił się do wspierania właśnie wizerunku naszej gminy. Nie wiem, pani Ela jeszcze? Nie? Już tak? To ja dziękuję bardzo. Materiale, jak szeroki jest spektrum, jeśli chodzi o działanie gminy, od spraw bardzo istotnych, wielkich, inwestycyjnych, tego co widać, przez sprawy bardzo drobnych, wydające się czasami zupełnie nieistotnymi.